Także witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w cyklu Tożsamość ucznia Jezusa. Materiał sięga do właściwie fundamentów biblijnego chrześcijaństwa, tak bym to ujął. I myślę, że każdy na swojej drodze ten fundament musi kłaść, a myślę, że od czasu do czasu powtórzenie tego zagadnienia bywa bardzo korzystne, bo wydaje mi się, że zawsze są rzeczy, które do nas docierają szerzej, głębiej, wyraźniej i mają konkretny wpływ na to, kim jesteśmy, jak pielgrzymujemy tą drogą, którą mamy wytyczoną przez naszego Pana. Dziękujemy za ten czas, Boże, za tą możliwość spotkania się wspólnie, by korzystać z Twojego Słowa, by uczyć się, ponieważ jako uczniowie naszego Pana chcemy być pilnymi uczniami, chcemy wnikać w te fundamenty naszej tożsamości, tego, kim jesteśmy, po co tu jesteśmy, dokąd zmierzamy. Proszę, Boże, o Twoje błogosławieństwo na ten czas dzisiejszego naszego spotkania. Powierzamy je Tobie i ufamy, że dzięki Twojej obecności wyjdziemy stąd pokrzepieni, zbudowani, zachęceni, zmotywowani do tego, by nadal toczyć duchową walkę w tym nieprzyjaznym świecie, w jakim przyszło nam żyć, byśmy mogli rzeczywiście zwyciężać każdego dnia i żyć na Twoją chwałę. Powierzamy ten czas i siebie samych Tobie, w drogocennym imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Miesiąc temu mówiłem o naszym pochodzeniu. To jesteśmy właściwie w temacie tożsamości. Skąd się tu wzięliśmy? Pochodzenie w tożsamości, nawet patrząc tak czysto z takiego naturalnego punktu widzenia, to w dowodzie tożsamości jest to obywatelstwo, jest nazwisko, które mówi o jakimś rodowodzie. Są osoby, które sięgają daleko w tym rodowodzie, szukają swoich korzeni. Wspominałem też ostatnio, że jak są dzieci adoptowane i dowiadują się w wieku dorosłym o tym, że zostały adoptowane, to jest dla nich pewien wstrząs, który jakoś chwieje tą tożsamością i mają takie naturalne pragnienie dociec, kto był ich naturalnym ojcem, matką i podejmują poszukiwania często skuteczne. Dzisiaj chciałbym niejako w tym samym nurcie, czyli skąd się tu wzięliśmy, ale już w takim duchowym kontekście, ponieważ tożsamość ucznia Chrystusa to jest z jednej strony skąd się wzięliśmy jako ludzie z krwi i kości i wiemy, że jesteśmy stworzeni w Adamie, mamy dziedzictwo po naszym praojcu i to dziedzictwo w stworzeniu i w upadku. Natomiast coś się wydarzyło w Chrystusie. Księga Rodzaju, trzeci rozdział, któryśmy analizowali ostatnio, pokazywała to Boże poszukiwanie. Gdzie jesteś, Adamie? To pytanie, żeśmy ostatnio głęboko rozważali. Nie w kontekście zaspokojenia Bożej ciekawości, ale raczej, gdzie jesteś, Adamie? I w podtekście wyczuwamy tą Bożą troskę o człowieka, że jesteś zagubiony, ale będzie rozwiązanie tego trudnej sytuacji. Tam dalej w 15 rozdziale, 15 wersecie trzeciego rozdziału, kiedy jest wypowiedź do węża, nazywana ten fragment jest protoewangelią, taka pierwszy zwiastun Chrystusa, że coś się miało w tej smutnej rzeczywistości, w jakiej znalazł się Adam z Ewą, coś się miało odmienić. I dzisiaj o tej odmianie będziemy głównie mówić, czyli o czymś, co będzie niejako nowym zrodzeniem i nowym stworzeniem. Tak na marginesie miałbym takie pytanie natury ogólnej do wszystkich. Jeśli myślimy o narodzeniu, albo nawet stworzeniu najpierw, stworzenie i narodzenie. Tymi dwoma
terminami będziemy operować dzisiaj, więc istotne jest, żeby trochę w to wniknąć. Czy o Adamie i Ewie możemy mówić w kategorii narodzenia? Stworzenia. Ciekawe, nie? Raczej narodzenie zaczyna się od ich dzieci. Natomiast Adam i Ewa są stworzeni. Natomiast jest pewien wspólny mianownik między stworzeniem i narodzeniem. Powołanie do istnienia. Można powiedzieć i w jednym, i w drugim przypadku, że to jest powołanie do istnienia. I pytanie takie wstępne, myśmy trochę z Markiem o tym dyskutowali w małej korespondencji. Czy stworzenie i ktoś narodzony ma jakikolwiek wpływ na fakt swojego pojawienia się? Nie ma. Nie ma. I to jest ważne, żeby to zrozumieć, bo jeśli mówimy o nowym stworzeniu, nowe stworzenie może tak, nowe stworzenie i nowe narodzenie, to w swoim rdzeniu słowa jest to samo. Tu jest stworzenie, tu jest stworzenie. Tu jest narodzenie, tu jest narodzenie. I zastanowimy się nad tym, jaki jest udział Bożego dziecka, nowego stworzenia w tym, że są kim są. Nie? Jeśli jakiś jest, albo w którym momencie pojawia się ten motyw. Kiedy miesiąc temu o tym mówiłem tak bardzo wstępnie, to określiłem to tak, że narodzenie, nowe narodzenie czy narodzenie w ogóle, to jest nadnaturalne działanie Ojca. Uczeń to jest naturalne działanie dziecka Bożego w tym przypadku. To jest dosyć istotne, że coś się dzieje w sferze dla nas nieuchwytnej, bym to nazwał. Są to swego rodzaju imponderabilia, takie bardzo ładne słowo, które pokazują, że coś się dzieje, nie do końca jesteśmy w stanie uchwycić, co się właściwie wydarzyło, ale to wydarzenie na tyle jest brzemienne w skutki, że nie możemy powiedzieć, że się nie wydarzyło. A natomiast po tym wydarzeniu, jeśli ono ma być rzeczywiście skuteczne, no to rozpoczyna się droga ucznia. I ja postawiłem taką tezę, bo mam takie przekonanie, że dziecko Boże naturalnie staje się uczniem. Jeśli nie staje się uczniem, to prawdopodobnie nigdy nie było dzieckiem. To są dosyć istotne kwestie, bo niektórzy mylą ponowne narodzenie z jakimś chwilowym uniesieniem emocjonalnym. Ponowne narodzenie, czy nowe stworzenie, to jest akt twórczy Boga. Akt twórczy Boga. Oczywiście w sferze takiej właśnie nieuchwytnej, duchowej, ale jednak, jeśli odniesione jest to do stworzenia i do narodzenia, to znaczy, że to jest rzeczywiście dosyć istotne, żeby no, to rozumieć. Jeśli to jest Boże dzieło, Boże, no to ma te konsekwencje i stanie się uczniem. I tak jak nawet naturalne, fizyczne, literalne dziecko wzrasta i staje się uczniem, siłą rzeczy, pójdzie do szkoły, uczy się szkoły życia, wszystkiego, to wydaje się jest takie naturalne. Podobnie jest w tym duchowym, naszym dziecięstwie Bożym, tym naszym nowym stworzeniu i naszej drodze ucznia. Chciałbym zacząć dzisiaj od tekstu z Ewangelii Mateusza 28, od 18 do 20, ponieważ będę chciał dzisiaj głównie powiedzieć o tym duchowym, ponownym narodzeniu i jak to się w praktyce odbywa. Akurat wybrałem na początek Wielki Nakaz Misyjny, ponieważ Wielki Nakaz Misyjny właściwie coś rozpoczyna pewien kierunek dla
uczniów pańskich. Pan Jezus, pamiętamy, to jest powiedziane tuż przed wniebowstąpieniem Pana Jezusa. To jest, Ewangelia Mateusza relacjonuje to jako ostatnie słowa Pana Jezusa. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, może nieco inaczej ujmuje te słowa, ale też na koniec, tuż przed wniebowstąpieniem, mamy będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż do najodleglejszego miejsca na ziemi. Także wydaje się, że ten zlecona misja uczniom to były ostatnie słowa Pana Jezusa przed wstąpieniem do nieba. Ale jak to się ma do tego, o czym dzisiaj mówimy, o tym duchowym narodzeniu, no to po kolei. Pierwszy fragment tego nakazu misyjnego mówi: dana mi jest wszelka władza w niebiosach i na ziemi. I podobnie zresztą kończy się, podobnie się kończy, bo ten, któremu dana jest wszelka władza, w końcowych słowach: jestem z wami przez wszystkie dni, aż do zakończenia tej epoki. Czyli jest ktoś obdarzony wszechmocą, który będzie z nami do końca. I wydaje się, że w tym nakazie misyjnym to jest fundament, bo jakiekolwiek powodzenie tego nakazu może wynikać tylko z tego, kto za tym stoi. Bynajmniej nie jest to nasza kondycja, nasza siła, nasze właściwości takie czy inne. Nie, my jesteśmy marnymi robaczkami i dzięki temu, że mamy takie wsparcie, no to możemy cokolwiek więcej zrobić. No i ten, który ma wszelką władzę, mówi coś do nas. Idąc, czyńcie uczniami wszystkie narody. Tekst wpisuje się w nasz kurs, bo tożsamość ucznia Chrystusa. Więc żeby ktoś mógł zostać uczniem, to musi być ktoś wysłany, który będzie to robił w jakimś sensie. Mówię w takim. Ale tu jest istotne, że w tekście greckim tam jest imię słów. Zresztą w Grece jest bardzo dużo imię słowów, które czasami mają mniejsze czy większe przełożenie, ale wydaje mi się, że w tym miejscu akurat oddanie tego jako imię słów ma głębszy sens. Wiele przykładów oddaje idźcie, jako idźcie, nie? Czy jakiś nakaz wyruszenia do czegoś. Nie? Natomiast kiedy mówi idąc, dla mnie to jest jakby jakaś naturalna rzecz. Idąc, będąc tym, kim jestem, chodząc do szkoły, chodząc do pracy, robiąc cokolwiek, idąc tą swoją drogą, która mi jest powierzona, to czynię. Nie jest to jakaś, nie znaczy, że nie może być specjalna akcja ewangelizacyjna, jak najbardziej może być. Nie? Natomiast to nie wyklucza tego, co tu jest powiedziane, ale generalnie mówi o idąc, czyli nie musi to być coś specjalnego, po prostu idąc, to róbcie. Nie? Nieco dalej, w 20 wersecie, ucząc, czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc. No bo nie da się czynić uczniami nie ucząc, no po prostu nie można być uczniem, jeśli się nie jest uczonym i się ktoś nie uczy. Więc zlecenie dane tutaj apostołom, a pośrednio myślę każdemu z nas, właśnie mówię każdemu z nas, ja czasami spotykam, przepraszam za małą dygresję, czasami spotykam takie myślenie, że Biblia opisuje, że jest dar ewangelisty. Więc ja nie mam daru ewangelisty, no to mnie te słowa nie dotyczą. Robi pauzę, świadomie pauzę. Czy rzeczywiście to jest mądre myślenie? Albo inaczej, czy rzeczywiście ma uzasadnienie? To tak, nie chcę tego wątku rozwijać, ale wśród darów, wiecie, jaki jest jeszcze na przykład? Jeden ma dar wiary. Ale czy to oznacza, że tylko wybrani mają mieć wiarę, a inni już nie? Pomyślmy w tej kategorii, że obdarowanie, o których czytamy, chociażby w 1 Koryntian 12, no to niekoniecznie oznacza, że ktoś jest wyłączony z jakiegoś daru kompletnie. Nie? W tym przypadku myślę, że zlecenie odnośnie wielkiego nakazu misyjnego jest dla nas wszystkich. Ale
co jest... Zostawimy ten fragment, zobaczcie, że brakuje tu jeszcze czegoś w środku, nie? I to, co w środku, to jest tekst, który jest w centrum tego bloku. Zanurzając je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W wielu przekładach jest tu oddane słowo chrzcić, chrzcząc. Ale chrcząc to jest zanurzając po prostu. Chrzcząc to jest zanurzając. I zauważyłem ja w swojej historii, że słowo zanurzając w imię Ojca, czy chrzcząc w imię Ojca i Syna Ducha Świętego, stało się tylko formułą chrzcielną. I stosunkowo niedawno, nie wiem, czy z rok temu, czy może trochę, mnie ten tekst uderzył, że tutaj nie jest o formule chrzcielnej. Nie jest o formule chrzcielnej. Oczywiście ja nie mam nic przeciwko tej formule, bo jeśli ona uwzględnia pewien duchowy aspekt tego, no to pewnie tak jest, nie? Może to być, powiedzmy, nie? Ale to na zasadzie, okej, może to być, ale to nie jest jądro sensu tego tekstu. Ponieważ, zobaczcie, czynicie uczniami, ucząc, zanurzając. To jest mowa o tym samym, tylko ten środkowy fragment, on precyzuje sedno tej nauki, sedno tego pouczenia. Zanurzać się w Ojca, w Syna i Ducha Świętego. A ja powiem innymi słowy, zanurzać się w Stwórce człowieka. W Stwórce. Ponieważ wydaje mi się, że to jest, my jesteśmy zwiastunami, a wcześniej nam zwiastowano, ale tym, który rzeczywiście będzie działać, to jest Ojciec, Syn i Duch Święty. I to dzieło jest w tym momencie szczególnie istotne. I wydaje mi się, że już ten wielki nakaz misyjny pokazuje, że zwiastowanie Ewangelii to jest bardzo poważna rzecz. Nie można iść na skróty, rzucić parę haseł, parę drobnych sformułowań i ktoś nawraca się i już ma, jest zanurzony w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest to z pewnością proces, który owszem, zaczyna się od takiego Bożego dotknięcia, tego Bożego impulsu, ale później wchodzi się w pewien proces, że to zanurzenie w imię, właśnie w imię, czasami ktoś myli imię z brzmieniem słowa. Imię myli się z brzmieniem słowa. I myśli sobie, że jak słowo wypowie, no to zna imię. Nic podobnego. Nic podobnego. Powiem, że zagadnienie, jakie konotacje wynikają z tego zanurzania w imię Ojca i Syna Ducha Świętego, są wielowątkowe. Są wielowątkowe. Ja dzisiaj skupię się tylko na jednym aspekcie. W kontekście właśnie nowego stworzenia. Rola Ojca i jaki to ma wpływ na tożsamość, to też jest związane z zanurzeniem w imię Ojca, w imię Syna i jaka jest rola Syna w kontekście naszej tożsamości. I zanurzyć w Ducha Świętego, jaka jest rola Ducha Świętego w kontekście naszej tożsamości. Mówię, to jest wielki temat, głębokie zagadnienie, które mówię dzisiaj. Ja myślę, że pewne kierunki tylko będą wyznaczone, a myślę, że to jest przedmiot dociekań osobistych każdego Bożego dziecka stale i wciąż i tego nigdy nie jest dość. Dobrze, mając ten tekst w pamięci, mając też to w pamięci, bo to jest dosyć dla mnie istotne, żeby zawsze myśleć, gdzie jest moja rola, a gdzie jest sytuacja, w której nie mam nic do zrobienia, bo nie mogę. Dziecko nie może powiedzieć, chcieć przyjść na świat, tylko to jest decyzja z wyższej instancji, że tak powiem. Tak samo stworzenie. Nie może powiedzieć, zażyczyć sobie u Stwórcy, że chce zaistnieć. Ponieważ to jest figura niemożliwa. Nie? I więc myślę, że co nieco idea, zasada się przenosi. Aczkolwiek nie oznacza to bynajmniej, że ktoś narodzony i powołany do istnienia ma ręce założone i nic z tym nie robi. Dobrze, zacznijmy od Boga Ojca.
I też, tak jak wspominałem na pierwszym naszym spotkaniu, analizując pewne teksty, no będę od czasu do czasu chciał pokazać budowę tych tekstów. Tak jak mówi, czytaliśmy Mateusza, to też zobaczyliśmy taką koncentryczną budowę. To też z mojej strony zachęta, żeby czytając Boże Słowo, zastanawiać się, jak to jest skomponowane i czy z tej kompozycji też coś może wyniknąć. I tutaj też, na razie jest Jakuba, pierwszy rozdział 17 i 18, ponieważ tam jest coś powiedziane o roli ojca. Każdy dobry podarunek, wszelki dar doskonały, wstępuje z góry od Ojca Światłości, u którego nie istnieje żadna zmienność lub cień poruszenia. Gdy zechciał, zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli pierwszym plonem Jego stworzeń. Mamy rolę Ojca w naszym zaistnieniu. Czy jest tu mowa, że do naszego zaistnienia to jest ewangelista? To nawet nie jest wspomniany ewangelista. Myślę, że to powinno ustawić nas w pokorze do tego, który rzeczywiście działa, a my sługami nieużytecznymi jesteśmy. Zrobiliśmy to, co byliśmy wykonać, ale dzieło jest w tym przypadku, kładę nacisk na Ojca, ponieważ ten tekst o tym tak mówi. Zechciał, zrodził nas Słowem Bożym. Owszem, posłużył się ewangelistą, mnóstwem innych okoliczności, które chciał, nie? Ale Ojciec to zrobił, a nie, czasami się mówi o, no nie będę tej dygresji robił, dobrze. Ale chodzi o to, żeby nie przeakcentowywać roli zwiastuna słowa, z drugiej strony, żeby nie doceniać roli. To potrzebny jest taki zdrowy, myślę, umiar. Ale co mnie też urzekło w tym tekście z listu Jakuba, ponieważ spojrzałem też, w jakim to jest kontekście powiedziane. I często jest tak, że takie perły Bożego Słowa, one są ukryte w kontekście skarcenia, rady do zboru. I to jak u Pawła to jest szczególnie widoczne. Tak Paweł karci tam Koryntian zwłaszcza, nie? I pomiędzy tym skarceniem takie wrzuca perełki. Dzisiaj o takiej jednej perełce będziemy mówić, nie? Ale to jest naprawdę niesamowite, że tu się dowiadujemy pewnej wielkiej prawdy. Bóg zrodził nas słowem prawdę, abyśmy byli pierwszym plonem Jego stworzeń. A w jakim to jest kontekście? Zobaczcie, kończy się ta fraza. Z łagodnością przyjmujcie zasiane w was słowo. Tutaj zrodził nas słowem. Z łagodnością przyjmujcie słowo, które jest w stanie zbawić wasze dusze. To już też jest trochę naszej roli. Bóg coś zrobił i my coś z tym też jako odzew robimy. Ale mówi, tutaj kładzie nacisk na łagodność akurat. Skoro jesteśmy plonem Bożych stworzeń, to łagodni mamy być. Czyli wynika z tego pewna praktyczna nauka do naszego życia. Ale w środku to jeszcze czytamy tak. Już to wiecie, bracia moi ukochani. Każdy zaś człowiek niech będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, nie skory do gniewu. Jakby sobie można powiedzieć, tu jesteśmy Bożym plonem i tak dalej, no to nie gniewaj się. Nie, tak schodzi z takiego wielkiego monumentu treściowego, takiego pięknego tekstu na ziemię. No nie gniewaj się, nie możesz być zagniewany. Odrzućcie wszelką plugawość, obfitość złości. Bo jesteśmy plonem Bożych stworzeń. To jak może być plugawość i złość? To się wyklucza. Nie? Ale znowu patrzcie, nie? Ta wielka idea Boga, naszego duchowego stworzyciela i jak to przenosi się na życie. I to jest właśnie w kontekście skarcenia odbiorców tego listu. No i wreszcie, bo gniew człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Boga. Czyli w nauce o Bogu jako Ojcu nowego stworzenia mamy pewną ideę do naszego życia. Myślę, że co nieco jak będziemy mówić, po co tu jesteśmy, no takie teksty też nam będą wracać. Prosiłbym kogoś o przeczytanie listu do Efezjan, 3 rozdział 14 i 15.
List do Efezjan, 3 rozdział 14 i 15, który również nawiązuje do roli Boga jako Ojca. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Wszelkie ojcostwo bierze swoje imię. To znowu to imię ma głębszy wymiar, ale idea w tym tekście, Bóg jest Ojcem wszystkiego, wszelkie ojcostwo, jest, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo. Nie? Czyli jeśli myślimy o naszej tożsamości i o naszym Ojcu, no to mamy Ojca w niebie. I kilka tekstów, które mówią, że jest tym właśnie Ojcem nowego stworzenia, bo dzisiaj szczególnie o tym. Fragment z prologu Jana, który dzisiaj będziemy za chwilę w drugiej części nieco szczegółowiej omawiać, mówi, że dał prawo stania się dziećmi Boga tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy zostali zrodzeni z Boga. Zostali zrodzeni z Boga, czyli znowu ten termin o narodzeniu. Mówimy o nowym narodzeniu. Jest i nowe stworzenie, i nowe narodzenie, ono się przewija. Drugi werset, 2 Koryntian 5:17. Ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Nowe stworzenie, to jest, znowu jesteśmy dziełem Stwórcy. Nie? To trzeba traktować naprawdę jako w kategorii czegoś wielkiego. To, kim jesteśmy. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, kto do mnie przychodzi, z pewnością nie odrzucę. Tu jest idea, ona się powtórzy kilka razy w 6 rozdziale Ewangelii Jana, że do Chrystusa przychodzimy dlatego, właśnie dlaczego? Czyli to, że Ojciec pociąga do Jezusa, myślę, że to jest synonim tego. To jest nowe stworzenie, nowe narodzenie i w konsekwencji idziesz do Jezusa. Ale to jest dzieło Ojca. Dzieło Ojca. Następny fragment, 6:44. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie przyciągnie Ojciec. Tylko inicjatywa od Ojca, żeby przyciągać do Chrystusa. I jeszcze jest jeden fragment w 6 rozdziale. Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jak tylko ten, któremu zostało to dane od Ojca. To cały czas jesteśmy w wątku nowe stworzenie, nowe narodzenie. Nieco innym językiem, ale nawiązuje dokładnie do tego samego. No i jest dla mnie, to jest taka piękna idea, 14 rozdział od 2 do 6, gdzie Pan Jezus mówi o sobie, że jest drogą. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. I mówię, tu jest piękna idea zawarta, bo w tych fragmentach 6 rozdziału mamy, 6 rozdziału Jana, mamy, że Ojciec przyciąga do Syna. Syn staje się drogą i gdzie prowadzi? Do Ojca. Nie? To jest taki piękny krąg. Ktoś komentując ten werset z Ewangelii Jana 14 powiedział coś, co mi tak utkwiło i wydaje mi się takie cenne w tej naszej duchowej pielgrzymce, że my jesteśmy przyprowadzeni do Ojca, do Syna przez Ojca. I tym, który nas wita na tej drodze, jest właśnie Pan Jezus. On jest też tym, który zaprasza na drogę. On jest tym, który towarzyszy w drodze. I On się stanie tym, który przywita na końcu drogi i powie, Ojcze, to jest Zdzisiu. Przyprowadziłem go tutaj. To jest piękna idea, która jest zawarta w tych tekstach i myślę, że takie odgrzewanie w sobie tych myśli, to jest takie cenne, dodaje takiego blasku naszej pielgrzymce, w tym trudzie i znoju bardzo często. Bo Pan Jezus też nie obiecywał, że to życie będzie takie
usłane różami, pięknie, nic się nie będzie dziać. Nie, my przechodzimy przez różne burze, ale ta idea, gdzie idziemy, przez kogo jesteśmy powołani, ona jest ponad tym. Potrafi nas dystansować od czegokolwiek, co się może dziać tu i teraz. No i myślę, że naturalna konsekwencja to jest oddawanie czci naszemu Ojcu. Czcijmy naszego Ojca. Bóg jest duchem, a ci, którzy go czczą, winni to czynić w duchu i w prawdzie. Ten tekst w kursach biblijnych serii Odkrycia pojawia się w drugiej części i rzeczywiście mnóstwo napisano o tym, co to znaczy w duchu, co to znaczy w prawdzie. Absolutnie nie mam czasu, żeby wejść nawet w najogólniejsze zarysy tego. W każdym razie jest tu wezwanie do oddawania Bogu czci w duchu, czyli nie w konkretnym miejscu. Pamiętacie kontekst. Samarytanka mówi, my to mówimy, że na tej górze, a wy tam w Jerozolimie. Nie, nie ani tu, ani to, tylko w duchu. Jakaś rzeczywistość duchowa, która się w nas dzięki nowemu stworzeniu, nowemu zrodzeniu pojawiła i miejsce wielbienia staje się gdzieś w nas. Mówimy zresztą o świątyni Ducha Świętego, miejscu czci naszego Boga. No i w prawdzie to ja widzę takie dwa ogólne wątki. Z jednej strony prawda jest w Jezusie, czyli w tej drodze do Ojca, oddawanie Bogu czci w prawdzie nie da się bez Jezusa. Dlatego jest powiedziane, kto nie czci Syna, nie czci Ojca. Czyli kto nie oddaje czci Synowi, to nie może oddać czci Ojcu. To się wyklucza. Nie? Ale z drugiej strony w prawdzie, myślę, że ma taki wątek taki bardzo jednostkowy. Człowiek jest prawdziwy w tym sensie, że nie jest obłudny, nie jest zakłamany wewnętrznie. Na Natanaela Pan mówi, oto prawdziwy Izraelita, w którym czego nie ma? Fałszu nie ma. Czyli oddawać Bogu czci w prawdzie to właśnie w taki sposób, w taki autentyczny, bez zakłamania. Ale oddajemy cześć Ojcu. Ojciec bowiem nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, no to przed chwilą o tym powiedziałem, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który go posłał. 15 rozdział Jana. Mój Ojciec zostanie uwielbiony w tym, że przyniesiecie obfity owoc. Też szeroka dziedzina, owoc naszego życia, czyli to też się wpisuje w wątek, po co tu jesteśmy? Mówiąc najogólniej, jesteśmy po to, by przynosić owoc dla uwielbienia Ojca. Po to tu jesteśmy, tak bardzo ogólnie powiedziawszy, a oczywiście w tym się mieści sporo treści. Dobrze, to Ojciec, w tym bym ten wątek zamknął. Oczywiście on jest potężny, szeroki. Mam nadzieję, że będzie źródłem jakiejś osobistej inspiracji w dociekaniach. Ale o Synu Bożym chcę mówić w kategoriach oblubieńca. Ojciec, no to, że ktoś jest ojcem, to ma ogromny wpływ na naszą tożsamość. Nie? Jak kim jest nasz ojciec, no to jest źródło naszej tożsamości. Ale Syn Boży oblubieniec, czy małżeństwo ma wpływ na tożsamość? Nawet tak po ludzku myśląc. W dowodzie tożsamości, nie wiem, czy jest w tej chwili ta kwestia, ale bardzo często jest pytanie, stan cywilny przy różnych tam ankietach. Więc małżeństwo to jest, nie wiem, czy użyć słowa radykalna zmiana, ale jeśli to jest za dużo powiedziane, no to myślę, że wcale, no to jest ten kierunek, nie? No dla kobiety w tym momencie, no my jesteśmy kobietą w tym obrazie, nie? Więc to naprawdę małżeństwo wnosi bardzo wiele do tożsamości. Zwłaszcza jeśli małżonek jest z rodu królewskiego, a żona z plebsu.
I myślę, że ten obraz, że mąż jest królem, a małżonka z plebsu, doskonale odpowiada tej rzeczywistości także duchowej. Nie? Ale małżonka z plebsu, stając się żoną króla, to jakiej ranga zostaje podniesiona? I zobaczmy, czyli mówiąc o zanurzeniu w synu, można mówić, że zresztą będziemy mówić w prologu, że wszystko przez niego powstało. Więc chociaż Bóg, mówimy o Bogu jako ojcu, jako stwórcy, ale mówimy też o synu jako stwórcy, ponieważ wszystko przez niego powstało. O Duchu Świętym też będziemy mówić jako stwórcy, ponieważ działo się to mocą Ducha Świętego. Wszystko, więc to jest piękna harmonia i dlatego to zanurzenie z imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ale już po fakcie tego stworzenia czy narodzenia jest jakaś inna rola Ojca, Syna i Ducha Świętego i o tej roli tu właśnie chcę dzisiaj mówić, bo to jest no, dla mnie, tak znowu pozwolę na dygresję, nie mam dużo czasu na tę dygresję, ale dla mnie uświadomienie sobie tych rzeczy to miało niesamowity wpływ na ten mój duchowy rozwój, moje cele, ideały, wartości, no to rzeczywiście to wywraca do góry nogami wszystko, na co się patrzę, jak się myśli, jakieś podejmuje decyzje i tak dalej. Zobaczmy te teksty. Gdyż poślubiłem was jednemu mężowi, aby postawić przed Chrystusem dziewicę czystą. To jest ten tekst, do którego nawiążę, już finalizując tą pierwszą część dzisiaj, żeby pokazać, w jakim kontekście te słowa są wypowiedziane. Bo to jest dla mnie piękne, że dzięki różnym patologiom, przepraszam za słowo, ale nic innego mi się nie ciśnie, jakie funkcjonowały w zborze koryńskim, może za ostro, przepraszam braci w Koryncie, jeśli użyłem zbyt dosadnego określenia, ale dzięki dużym problemom, jakie tam istniały, Paweł przekazuje takie perełki dotyczące tego, kim my jesteśmy w Chrystusie, czyli jesteśmy małżonką. No, to już o tym wspominaliśmy. Jaki wpływ na zawarcie małżeństwa ma tożsamość? No, ja te teksty już nawet wynotowałem. List do Efezjan. To jest ciekawe też, że Paweł coś radzi mężczyźnie i kobiecie, a tak jakoś dziwnie wplata Pana Jezusa w ten wątek. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Czyli jest wskazówka do mężczyzn, ale patrz na Jezusa. Patrz na Jezusa i ucz się od Niego bycia dobrym mężem. Aby Go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo. Prosiłbym o zapamiętanie tej frazy. Co Pan Jezus zrobił z Kościołem? Uświęcił. Oczyścił obmyciem wodną przez słowo. Pojawia się znowu słowo. Słowo, które było użyte przez Ojca do zrodzenia, to samo słowo jest do obmywania. Ale zwróćcie uwagę, że to jest słowo woda. Ja myślę, że ten tekst trochę być może wniesie coś do zrozumienia o narodzeniu z wody i z ducha, którym dzisiaj w trzeciej części coś więcej powiemy. Że jest ciekawe, jak Pan Jezus obmył wodą, obmywał? No, czy może jakiś bardziej metaforyczny sens? Do czego służy woda? Do mycia, po prostu. To jest, ja bym tam mówił, że umył was dzięki słowu. Nie? Aż obmycie wodą jest tutaj stamtąd metaforycznie, bo Pan Jezus raz mył nogi uczniom literalnie, ale powiedział, że cali czyści jesteście, tylko nogi, bo wam się gdzieś te nogi zapruszą. No to czasem trzeba umyć. Natomiast myślę, że ten sens wody, bo dlaczego o tym wspominam? Bo bardzo ja osobiście miałem duży problem, jak zrozumieć to narodzenie z wody i z ducha. I tak szukałem coś dla wody, coś dla ducha i tam jakieś karkołomne próby. A może tak nie jest prosto. Może ten tekst, który ma też wodę i słowo. Oczywiście słowo działa przez Ducha Świętego, bo bez oświecenia Ducha Świętego słowo nie ma tej mocy, która tą oczyszczającą może mieć. Ale dobrze, by stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało.
kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan Kościół, gdyż jesteśmy członkami jednego ciała, z ciała Jego i z kości Jego. Jesteśmy członkami jednego ciała. Małżonka, tych dwoje będzie jednym ciałem w kontekście Jezusa i Kościoła. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. I teraz uwaga, tajemnica to wielka, lecz ja to mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Niech więc każdy z was osobno miłuje swoją żonę jak siebie samego, a żona niech poważa męża. Czyli to jest piękny chrystologiczny tekst w kontekście małżeństwa. Natomiast my bierzemy z tego, że jesteśmy małżonką naszego Pana i On nas miłuje, On nas myje, On nas uświęca, On się o nas troszczy. I to jest wzór dla każdego mężczyzny. Dla mnie osobiście jeszcze jedna taka konotacja z tego wynika. Ja żyłem przez wiele lat w środowisku, które uważało, że ludzie się nie powinni modlić do Pana Jezusa. I uderzyło mnie, jeśli Kościół jest oblubienicą, to czym jest zabronienie oblubienicy rozmawiać z oblubieńcem? Nie chcę tego nazwać, ale cisną mi się różne określenia. Proszę. Mi się to też kojarzy z tym, wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie bracia apostołowie przez cały czas przebywają u boku Pana i nie rozmawiają z nim. Nie mogą. Przecież modlitwa to jest rozmowa. Oczywiście. Teraz pytanie, jaka sytuacja wystąpiła, a jaka różnica, kiedy Pan wrócił do niego? Proszę, przecież Pan dalej żyje. Pan nie jest. Jestem z wami przez wszystkie dni. No, bez sens takich koncepcji, no to aż kracza. 1 Koryntian, 15 rozdział 45-53. Tu jest też pokazany kontrast między pierwszym Adamem a ostatnim Adamem. Pierwszy, który jest duszą żyjącą, ostatni duchem ożywiającym. I jaki jest ten ziemski, tacy i ziemscy. Jaki jest niebieski, tacy i niebiescy. I to jest pokazanie, że tak jak mamy to pierwsze stworzenie, jesteśmy jak gdyby spadkobiercami Adama z wszelkimi tego konsekwencjami, tak tu mamy drugie odbicie, drugi wzorzec. Jesteśmy na wzór tego z nieba kształtowani. To rzeczywiście podnosi naszą rangę. Jak nosiliśmy obraz ziemskiego, tak będziemy nosili obraz niebieskiego. No i kilka rzeczy nieco dalej, ale jeszcze kończąc ten wątek naszego Pana, Apokalipsa 19:7, tam jest mowa o oblubieńca i o małżeństwie baranka. 19 rozdział mówi o małżeństwie baranka, czyli to, że jesteśmy jakby zaręczeni, to będzie finalizacja takiego ślubu, powiedzmy niebiańskiego. Ale to też zostawię w szerszy komentarz, bo to nie jest tym celem naszego kursu dzisiaj. I podsumowując naszego Pana, chciałbym właśnie wyakcentować, że my dziedziczymy, bo to starałem się powiedzieć na początku, kiedy król poślubia kogoś, dziewczynę z plebsu, no to ranga tej dziewczyny urasta. Ona ma nowe dziedzictwo wynikające z tego, kim jest związana małżeństwem, tymi więzami. I mniej więcej o tym mówią te teksty z Galacjan. 3:26, 3:16 najpierw, nawiązuje do tego przymierza, czy obietnicy Abrahamowi. Jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi jego potomkom jak o wielu, ale jako o jednym. I twemu potomkowi, którym jest Chrystus. To jest ciekawy tekst, nie będziemy wchodzić w szczegółowsze analizy. Nas na razie interesuje, że jeśli Biblia mówi w Księdze Rodzaju do Abrahama, że będzie potomstwo, to Paweł precyzuje, że dochodzi o jednego potomka, którym jest Chrystus. Ale gdy poczytamy 26-29, to okazuje się, że my w tym jednym mamy swoje miejsce.
Wszyscy bowiem jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie w imię Syna. To jest, myślę, ta sama idea zawarta w wielkim nakazie misyjnym z tym, co tu jest powiedziane. Przyodzialiście się w Chrystusa. Nie ma Żyda, Greka, niewolnika, wolnego, mężczyzny, kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, zgodnie z obietnicą, dziedzicami. Czyli z takiego marginesu staliśmy się dziedzicami. Z totalnych grzeszników stali się dziedzice. Przepiękna idea. Jest taka pieśń, którą śpiewamy na grupie domowej, Dziedzice Chrystusowi. Opatrz wąziutką drogę tam i tak dalej. I Duch Święty Dzieje Apostolskie 1:5 mówią: ja wprawdzie chrzciłem w wodzie, wy jednak, Jan wprawdzie chrzcił w wodzie, wy jednak po niewielu dniach będziecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Tu jest ważne, żeby nie myśleć, będziecie ochrzczeni Duchem Świętym, tylko w Duchu Świętym, bo to chodzi o zanurzenie. Zanurzenie. Ktoś, kto się zanurza w Ducha Świętego, napełnia się tym Duchem. To jest taka naturalna rzecz. Żeby się napełnić Duchem, to trzeba być zanurzonym. Żeby się napełnić wodą, żeby butelkę napełnić wodą, trzeba ją zanurzyć. Jak mi w zbiorniku, no można też kranem nalać, to jest inna rzecz, ale tu jest ten obraz zanurzenia, żeby to było to napełnienie. Więc na razie mówi, że to się stanie. Nie precyzuje jeszcze, jaka będzie rola tego Ducha Świętego, którym zostaliśmy zanurzeni, ale mnóstwo innych tekstów. No, drugi rozdział 1-4 to jest spełnienie tej obietnicy z 5 wersetu. Dosłownie napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. Czyli nastąpił ten chrzest, przez który oni zostali napełnieni. Czyli coś się wydarzyło. I myślę, że sam Piotr, który za chwilę przemawia, to on pokazuje, co się wydarzyło. Ten Piotr, który jeszcze niedawno się zapiera Pana, ten Piotr, który jest z natury bojaźliwy, z natury teraz nagle przemawia przed tłumem. Nie? Jak z jakim ogniem przemawia. To jest odnowiony Piotr. Nowe stworzenie, nowe narodzenie. Kolejny fragment. Kto nie zostanie zrodzony z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To wspominałem o tym, że my wrócimy do tego tekstu szerzej w kontekście, ale jest to narodzenie z wody i z ducha i myślę, żebyśmy pamiętali już ten Efezjan, że Pan Jezus też kąpielą wodną przez słowo coś zrobił, że to może mieć podobny odcień znaczeniowy. Ale mówi o narodzeniu z ducha, czyli duch też ma wpływ na to nasze narodzenie. Więc to jest, mówię, dzieło zarówno Ojca, Syna, jak i Ducha Świętego w różnym aspekcie, w jakimś sensie. Nie do końca jesteśmy w stanie to wszystko uchwycić. Natomiast wiemy, że jesteśmy dziełem Ojca, Syna i Ducha Świętego i mówię, dzisiaj rozmawiam tylko, mówię o tym, jak to się przekłada na naszą tożsamość, kim jesteśmy i jakie są relacje między nami a Ojcem, Synem, Duchem Świętym. Tu jest relacja ojciec-dziecko, tu jest z Chrystusem jest relacja mąż-żona, i z Duchem Świętym jeszcze nieco inaczej to wygląda. Zobaczmy następne właśnie. Tym zaś, który utwierdza nas wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął nas pieczęć i dał zadatek ducha do naszych serc. To jest bardzo też wątek, który się pojawia w Nowym Testamencie, o tym zadatku ducha. Czyli będąc jeszcze tu i teraz, fizycznie, w naszych niedoskonałych, słabych ciałach, mamy coś tam wszczepione, zadatek ducha i dlatego mówimy o zbawieniu w trzech czasach. Nawet niedawno miałem okazję o tym z kimś rozmawiać, bo Biblia mówi, że zostaliśmy zbawieni, mówi o czasie przeszłym, mówi, że jesteśmy zbawiani i mówi, że będziemy zbawieni. Nie? Jest takie ukute też powiedzenie, jesteśmy zbawieni już i jeszcze nie.
Więc już w zadatku ducha. W zadatku ducha, który jest nam dany. Więc to jest ta rola Ducha Świętego, żeby nas umacniać w tym naszym powołaniu jako nowe stworzenie, jako ci, którzy są na nowo narodzeni. 2 Koryntian 5:5. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który dał nam zadatek ducha. To czytałem przed chwilą. A nie, to drugi tekst o zadatku. Tak, to przecież wspominałem, że są inne też miejsca, że zarówno w 1 Koryntian, jak i w 2 Koryntian mamy zadatek ducha. I mniej więcej w tej samej frazie, to jest taka jakby powtórzona myśl dwa razy przez Pawła. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym was zapieczętowano na dzień odkupienia. Czyli ta pieczęć ducha ma przysposobić do tego dnia odkupienia. No i właśnie, istotne w tym naszym pielgrzymowaniu, czyli w tym, co ma bezpośrednie przełożenie na naszą tożsamość, to są dary Ducha Świętego. Czyli jeśli myślimy o naszej tożsamości, mamy relację ojciec, syn, mąż, żona i my, i ten, który nas obdarowuje, który nas uświęca, oczyszcza, wspomaga. Mówiliśmy, co robi Chrystus, ale dzieło Ducha Świętego jest tutaj zbieżne, ponieważ Pan Jezus mówi, że po moim odejściu pośle pocieszyciela, który tą rolę będzie pełnił. To nie znaczy, że rola Jezusa w tym momencie nie istnieje, a nie, tylko że jest ona jakoś tak w harmonii, bym to określił. I tutaj 2 Koryntian 12 od 4, 1 Koryntian 12 rozdział od 4 do 11, tam mówi o różnych darach. I teraz te dary są po to, żebyśmy mogli jako organizm, bo będąc małżonką Chrystusa, nie jesteśmy małżonką solo, jednostkowo. My jako małżonka tworzymy pewien organizm, ciało, które są różne członki, to jest Kościół, rzeczywiście. I to też dla mnie jest pewna idea, że jak jest Boże dziecko, to ono funkcjonuje w społeczności wierzących. Nie jest tak, że... Owszem, sytuacje mogą być różne, bo jak jest Boże dziecko zamknięte w więzieniu, no to niby jest fizycznie sam, ale jest on w modlitwach u innych braci i sióstr, i on się z pewnością modli o innych braci i siostry. Tam gdzieś Piotr właśnie w takim duchu się wypowiada, że jesteśmy rzeczywiście taką społecznością, która się troszczy o siebie nawzajem. Natomiast oprócz tego, tej idei, że człowiek, który jest częścią małżonki Chrystusa, jest w społeczności, naturalnie jest w społeczności, to jest takie, wydaje mi się, naturalne, to jednak jest po coś w tej społeczności. I te teksty o darach pokazują, że jest dar, dokładnie to wypuściłem ten fragment. Każdemu natomiast dawany jest przejaw ducha dla wspólnej korzyści. Kto jest obdarowany w społeczności uczniów Chrystusa? Kto jest obdarowany? Każdy. Po prostu. Jeśli jesteś uczniem Chrystusa, to jesteś obdarowany. Jeśli ktoś mówi, że nie jest obdarowany, to albo nie rozumie, że jest obdarowany, albo w ogóle nie jest dzieckiem Bożym. Nie ma opcji, żeby być częścią ciała i nie być obdarowany. Owszem, na dary trzeba spojrzeć też nie przez pryzmat jakichś wielkich dzieł, bo siostra, która leży obłożnie chora, ona ma wielki dar, ponieważ ma zeszyt modlitewny i modli się wytrwale o współbraci w wierze. Wspaniały dar. Modlitwy. Można mnożyć dary, ale jesteśmy po to właśnie, i to jest od Ducha Świętego dane, właśnie dlatego mówimy o Duchu Świętym i Jego owocu, dla wspólnej korzyści. Czyli to Boże dziecko, małżonka Chrystusa, jesteśmy razem w społeczności dzięki obdarowaniu Ducha Świętego po to, by mieć wspólną korzyść, by służyć sobie nawzajem. Więc kolejne stwierdzenie. Po co tu jesteśmy? Jesteśmy po to, by służyć sobie nawzajem w społeczności oblubienicy Chrystusa.
nie sposób w tym momencie też nie przytoczyć Galacjan 5:22-23. Oczywiście bez wchodzenia w detale, być może uda nam się o tym porozmawiać, kiedy więcej będzie o tej praktycznej stronie naszego pielgrzymowania tu i teraz. Owocem ducha jest radość, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciw takim nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli żyjemy w duchu, duchowi się też podporządkowujemy. Bardzo ważna rola Ducha Świętego dla tych, którzy są w Chrystusie, zrodzeni przez Ojca. Być w tym duchu i odnieść pożytek z Jego działania przez przejawianie Jego owocu. To jest ciekawe, że to nie są owoce ducha, to jest owoc ducha. Różne aspekty owocu. To też ma swoje znaczenie, że nie jest jakiś tam coś na jedno, jakiś nacisk. Owszem, ta kolejność mi się też ma znaczenie. Dlaczego jest miłość pierwsza, a radość druga, to też ma swoje jakieś praktyczne znaczenie, ale istotne jest, żeby był pewien pakiet cech, które są wynikiem działania ducha. I jeszcze fragment też dotyczący roli ducha i też w kontekście naszego powołania. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliśmy przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliśmy ducha przybrania za synów, którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera nas świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. To jest kolejna rola Ducha Świętego dotycząca naszej tożsamości. Duch wspiera nas i swoim świadectwem naszego ducha. Ja to w praktyce odbieram w ten sposób, że czytając Słowo Boże, dzięki Jego oświeceniu, wiem, że to jest do mnie. Ten tekst jest do mnie. Wbrew próbom niektórych, żeby zinterpretować, że to nie do ciebie. Duch wspiera mnie w tym świadectwie, że to jest do mnie, to jest do mnie powiedziane. To jest, myślę, jeden z aspektów, na pewno znaleźlibyśmy więcej. I podsumowanie tej pierwszej części, pierwszej odsłony dzisiejszego naszego spotkania. Czyli mamy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jesteśmy zanurzani. Ojciec, który zrodził nas Słowem. Syn, do którego zostaliśmy przyprowadzeni przez Ojca, po to, byśmy byli w związku małżeńskim z Chrystusem. To jest piękna idea. I Duch Święty, można użyć też takiej metafory, jest tym, który oblubienicę przystraja, ozdabia ją, czyni ją piękną, piękną małżonkę Chrystusa. Nie? I to się wszystko ubiera w taki jeden spójny, piękny obraz naszej tożsamości. I nie dziwne, nie dziwota, że ta tożsamość bywa atakowana. I właśnie wspomniałem, że ten 1 Koryntian, 2 Koryntian 11:2 mówi, że poślubiłem was jednemu mężowi, aby postawić przed Chrystusem dziewicę czystą, ale dalej mówi, obawiam się jednak, czy w jakiś sposób, podobnie jak wąż zwiódł Ewę swoją przebiegłością i wasze myśli zostały skażone od szczerości i czystości względem Chrystusa. Bo gdy przychodzi ktoś inny, jest ktoś inny, jakiś fałszywy głos, który chce wedrzeć się w tą harmonię naszej tożsamości. I głosi, co głosi? Jezusa, którego nie głosiliśmy? Przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście. Takiego znosicie wspaniale. Dlatego użyłem słowa patologia, bo to nie jest normalne. To jest wywrócenie do góry nogami wszystkiego, co jest fundamentalne dla tego duchowego, biblijnego chrześcijaństwa. Otóż uważam, że w niczym nie ustępujemy tym arcyapostołom. A, tam byli jacyś arcy, wielebni, przewielebni. Tacy ludzie, super.
Jeśli nawet jestem prostakiem w słowie, to jednak nie w poznaniu. Przecież we wszystkim postępowaliśmy względem was całkowicie jawnie. I z tego tekstu wyciągniemy. Przychodzi coś inne właśnie. Głosi Jezusa, którego nie głosiliśmy, innego ducha i inna Ewangelia. Podsumowując, w Koryncie głoszono własną wersję chrześcijaństwa. Głoszono własną wersję chrześcijaństwa. A jak to wygląda dziś? To pytanie pozostawię już bez odpowiedzi i zapraszam na około 10-minutową przerwę.